Cześć, tu Isia z wylewaneobrazy.pl i dzisiaj spróbuję zrobić obraz z perłami. Kolory, których używam, to czarny, żółty, kadmowy, ciemny. Mój czerwony to kolor karminowy. Wszystkie moje farby są Renaissance Colors i do tego bogate złoto. Pomarańczowy jest mieszanką żółtego i czerwonego, tak żeby był odpowiedni kolor. Do tego wszystkie farby wymieszałam z Floatrollem. I teraz zobaczmy, czy uda mi się pokazać Wam, jaka to jest konsystencja. Mniej więcej taka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jest to Floatroll, trochę wody. Zobaczymy. Jedyną farbą, która jest taka mniej płynna, jest złoty. I to jest wymieszane 1:1, naprawdę z odrobiną wody. Więc zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Plan jest taki, wylać złoto na to poukładany kubek, który zaraz przygotuję. Kolory kolorami. I teraz tak, używam nowej metody, czyli przylepiłam korki od mleka do mojej płyty malarskiej, żeby mi się nie przesuwała. I nalejemy kolory. Ja bym chciała mieć ciemno-jasny środek i ten mój środek, dlatego zacznę od wylania, naleję trochę czarnego na spód, nie za dużo. Nie chcę, żeby czarnego było za dużo, bo czarny ma tendencję do po prostu zjadania wszystkich innych farb. Postaram się zrobić dwie warstwy, zobaczymy, jak to wyjdzie. W ogóle zobaczymy, czy uda się zrobić perły z farbami renesansu. No tak różnie to tak na internetach bywa. I mówią, a tylko Liquitex albo tylko Montmartre. Farby, które są niedostępne w Polsce, niektóre. Mam narysowaną kreskę w kubeczku, żeby nie przedobrzyć. Na samą, chcę, żeby naokoło, czyli na zewnątrz był czarny, dlatego czarny dam na koniec. I to tak mniej więcej tyle farby, ile powinnam mieć. No dobra. Plan jest prosty, czyli wylewam najpierw złoto i tego złota jest bardzo dużo, jak dla mnie, bo pewnie tak około 60 gramów mikstury, a potem na to wylewam mój kubek jako ring pour, coś w tym guście. Potem szybko rozprowadzam farbę po całym podobraziu i powinny wtedy pojawić się perły. To jest ta teoria. A teraz zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać w praktyce. No dobra, trzymajcie za mnie kciuki, bo leję. I chyba będę lać jako jiggle pour. A teraz się zastanawiam, jak to powiedzieć po polsku, jiggle. Co, wstrząsany, potrząsany, podrywany? Potrząsany? Nieważne. Leje się. Wygląda na razie całkiem nieźle. Trzeba chyba trochę podtrzymać się, trochę zwolnić z tym wylewaniem. Z drugiej strony niekoniecznie chce mi się z tego kubeczka wywijać, ale wygląda pięknie. Na razie są dokładnie te kolory, które chcę, czyli żółty, pomarańczowy, czerwony, takie kolory ognia. I ten czarny środek, to jest tylko pytanie, czy wyjdzie z tego zielona masa, z tego czarnego i żółtego, czy może jednak nie. Okej, nie jest źle. Trochę jaśniejsze niż się spodziewam, ale to nic. No dobra, teraz się muszę szybko zastanowić nad kompozycją. Jakie to przelewam, bo tak, nie podoba mi się ta część, więc to chyba pójdę najpierw w tym kierunku, ten ruch najpierw zrobię, a potem zobaczymy, jak się farba leje, bo zasadą jest dojść do rogu, zahaczyć, wrócić, zrobić kolejny i po prostu jeden róg za drugim, trzeci, czwarty, hop, skończone, bez żadnego zastanawiania się. Dobra, jeden zahaczony. Teraz wracam. Farba ma się przetoczyć nad tą farbą, która jest pod spodem, nad tą
na tą złotą bazą. Jakie ładne paluchy. Dobra, drugi róg. Jeżeli podoba Wam się ten odcinek, to dajcie kciuka w górę i subskrybujcie, żeby nie uciekł Wam następny epizod w mojej historii wylewanych obrazów. No, kolory są piękne, ogniste. Zahaczony. I załatwiamy teraz ostatni róg. Aczkolwiek niestety widzę, że mi się pojawia trochę tego zielonego. Miałam za mało farby, ale nie mam za mało farby. Ja wiem, że mam farby, mam dużo. Dobra, już prawie. Okej, okay. Czwarty róg, ale pereł to ja tutaj nie widzę. No i zrobiła mi się zielona masa. To teraz jeszcze palnik, bo może coś z tego wyjdzie. Więc delikatnie mówiąc, klapa. Nie ma ani pereł, ani złota, ani nic, więc gdzieś słyszałam, że może być to spowodowane, że jest za dużo farby na obrazie. W związku z tym wezmę i spróbuję go jeszcze troszkę poprzechylać, zobaczę, może jak ujmę trochę farby, trochę mi skapnie, no to może coś mi się tutaj jeszcze pojawi. I co? I nico. Podsumowując, wyszło ślicznie, tylko zupełnie nie to, co miało wyjść. Więc spróbuję to jeszcze raz przelecieć palnikiem. Zobaczymy, czy może coś mi się pokaże. Ale pereł to tutaj po prostu nie ma. I mogłabym nawet podgrzewać to palnikiem cały rok i się nie pojawił. Więc jeżeli podobał Wam się ten odcinek, dajcie mu kciuka w górę i subskrybujcie, żeby nie ominął Was następny. Jeśli chodzi o moje plany na przyszłość, to planuję powtórzyć ten eksperyment, tylko że bez czarnego, bo to było po prostu nie to. Więc na jego miejsce będzie następny, farba z tego wyląduje w zlewkach, a ja po prostu wyleję kolejny i zobaczymy, jak pójdzie. Tym razem chyba już nie będę próbować zrobić pereł. Nie to, żeby on był zły, tylko jest po prostu za zielony. Jeśli chodzi o rzeczy, które mi się podobają, no to po prostu te paluchy tutaj są dla mnie cudowne. I to chciałam powtórzyć, no tylko nie podoba mi się z kolei to czarne i to, znaczy czarne tak, ale te czerwone kropki nie. Na górze znajdziecie link do wideo, które może być dla Was przydatne, a na dole takie, które YouTube myśli, że jest dla Was najlepsze. Do zobaczenia w następnym odcinku.